Siema, z tej strony Jajus. Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak poprawnie wykonać trik dookoła świata. Zanim przejdziemy do filmiku, zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, kliknijcie czerwony przycisk pod filmikiem, nie zajmie Wam to dużo czasu, a nas tylko zmotywuje do dalszej pracy nad kanałem. A teraz przejdźmy do poradnika. Dookoła świata, tak zwane Around the World, w skrócie ATW, jest podstawowym trikiem z dziedziny freestyle football. Trik ten można wykonać na dwa sposoby. Na zewnątrz, czyli outside ATW, lub do wewnątrz, inside ATW. Zachęcam Was do nauczenia się triku na dwa sposoby. Dzięki temu będziecie mogli tworzyć różnorodne kombinacje. Ja będę Wam pokazywał wszystkie kroki do outside ATW, natomiast Bartek do inside ATW. A więc od czego zaczynamy? Pierwszy krok, który musisz dobrze opanować, to żonglowanie czy kapkowanie piłki. Podczas żonglowania stara się nie podkręcać piłki. To bardzo ważne, ponieważ rotacja futbolówki utrudnia wykonanie triku. Drugą część ATW zaczynam od poprawnego ułożenia stopy w chwili uderzenia piłki. Stara się usztywnić kostkę. Poprawia to nadanie dobrej rotacji piłce. Podczas robienia dookoła świata na zewnątrz uderz piłkę zewnętrzną częścią stopy, a przy robieniu triku do wewnątrz wewnętrzną. Kolejnym i ostatnim krokiem jest okrążenie piłki i kontynuowanie żonglowania. Pamiętajcie, aby podczas wykonywania triku dobrze podkręcić piłkę. Bez tego nie wykonacie poprawnie dookoła świata. Teraz przedstawimy kilka ćwiczeń, które mogą ułatwić naukę Around the World. Ćwiczenie pierwsze. Trzymaj piłkę na stopie tak zwanym hakiem. Teraz postaraj się lekko podrzucić piłkę. Jednocześnie zacznij wykonywać ruch dookoła piłki. Lekki podskok podczas podkręcania piłki może Ci ułatwić wykonanie triku. Ćwiczenie drugie. Upuść piłkę na ziemię, następnie po koźle wykonaj dookoła świata. To byłoby wszystko z mojej strony. Pamiętaj, że to tylko poradnik. Bez wystarczającej ilości treningów nie będziesz w stanie opanować triku dookoła świata. Dzięki za oglądanie, jeżeli filmik Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Siema!